Końcy do FIFA 15, wiele metod płatności, m.in. PaySafe Card, a także zniżka 10% przy haśle Lachu. To wszystko na thefootshop.com, link w opisie. Siemanko ludzie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście jest to Alphabet Ultimate Team. Przed nami odcinek z literką F, jak widzicie już mają ławkę rezerwowych. I dziękuję wam wszystkim za nadesłane przez was składy. Właśnie jeden z nich zostanie wykorzystany już w tym odcinku. Gdzie możecie podsyłać składy? Otóż macie pod spodem link do mojej grupy na Facebooku. Najlepiej tam wstawiać, nie w komentarzach. Komentarze już ustosujcie, ukierunkujcie tylko do filmu. A wszystkie takie właśnie propozycje, linki z Footheada wklejajcie sobie na fejsie. Łatwiej mi to jest przeglądać. Lepiej to jest wszystko poukładane. I tam właśnie sobie zawsze sprawdzam. Dobra, nie owijając już, przejdźmy do mojego całego składu. Zacznijmy od ławki rezerwowych tradycyjnie. Pamiętajcie, że te składy muszą mieć 100% zgrania. Każdy zawodnik musi być na full zgrania. To nie chodzi o to, żeby dać najlepszych zawodników i było, żeby tego zgrania było 50. Chodzi o to, żeby było 100% zgrania i każdy miał co najmniej 9 właśnie chemistry. No dobra, ławka rezerwowych. Fletcher, Fuego, Fernandez. Fernandez Inform w ogóle jest taką bestią. Koleś naprawdę gra się nim świetnie. Shoulder-tady, high-high, defensywa, physical, pace. Chociaż ten pace mógł być troszkę lepszy, ale nie ma co narzekać. Jest też Fernandez, jest Ferdinand, Rio Ferdinand. Kurczę, tak 5 lat temu jeszcze to mógł być naprawdę, mogła być świetna karta. Fernandao, jest też Fellaini, którym uwielbiam grać w tej FIFA, ale kupiłem go właśnie tutaj na Xboxie, bo tutaj już praktycznie nie gram w ogóle. Fernandez, 5-gwiazdkowiec z Serie A. Jest też Roberto Firmino, bardzo fajna karta, też lubię nią grać. Fegulim jeszcze nie grałem Informem nigdy, także mam nadzieję, że w drugiej połowie wejdzie. Jest też Farfan i Florenzi, Team of the Season, karta, którą już grałem. I naprawdę spisuje się bardzo, bardzo fajnie, więc przejdźmy do składu podstawowego. Tak wygląda cały mój skład, oczywiście każdy ma co najmniej 9 zgrania, czyli full chemistry, jak widzicie 100%. Na bramce Forster, chciałem tutaj dać Fabiańskiego, ale niestety nie byłoby tego zgrania, bo tutaj ma mocny link z Fonte. Na prawej stronie Fanny, Fanny ma też w ogóle Informa na środku obrony, ale potrzebowałem go na skrzydle. W środku Fazio i Figueira, nie. Figueroa, przepraszam, pomyliło mi się. Fernando i Fernandinho, dwóch moich środkowych defensywnych pomocników. Jest też Fabregas oraz Fofana. I tutaj z przodu mamy jeszcze Fekira i Falcao z Chelsea. To wszystko wygląda w taki sposób. Tutaj macie jeszcze trenera. Ja idę szukać mojego zawodnika i czy uda się wygrać po raz kolejny. Póki co zawsze wygrywałem, więc zobaczymy jak będzie tym razem. No dobra, mamy naszego przeciwnika i zobaczmy co... O, dobry skład. Naprawdę fajny składzik, jeszcze Sanchez na ataku i Barbo, oj boję się tego składu, wiem, że tak zawsze mówię, ale ci dwaj na ataku mogą rozwalić troszkę mój system, jeśli chodzi o moją grę w obronie. No i chyba bramka na 1-0, piękne wyjście, jaka klepka. No i Barbo, to już będzie gol. Nie trafił dwóch takich setek. Nie jestem w stanie połapać tego Ibarbo, no co z Kubany mi ucieka, to jest poezja. No i mówiłem, ale wsadził Vidal, z Kubany. O, ładnie Fekir, ładnie zamarkowanie, Fekir pole karne, zablokowany. Powinienem podawać do Falcao czy nie? Chyba nie. Przecież to powinna być bramka, jak ja tego nie trafiłem? Ojojoj, czyżby Falcao strzelił bramkę? To jest niemożliwe. Falcao strzela bramkę! Ja nigdy nie potrafiłem grać tym zawodnikiem. Zawsze był dla mnie za wolny, jakiś taki niezbyt. 31 minuta, wracamy do gry. Falcao strzela i naprawdę bardzo ładną akcję przeprowadził. Tak, chciałem jeszcze podawać do Fekira, ale postanowiłem wykończyć to sam. Podaj. I z pierwszej. Fekir z pierwszej miał być! No dlaczego nie uderzyłeś z pierwszej? Rzut wolny z dość daleka, spróbuję to rozegrać, może będzie lepiej. No, no, jest, nie, spalony! Byłoby 2-1, takie piękne rozegranie. No i mamy koniec pierwszej połowy, powiem wam, że już to wygląda troszkę lepiej. Ale pora na zmiany, trzeba tutaj sobie powpuszczać kilku fajnych zawodników. Przede wszystkim spróbujemy Farfana, spróbujemy też Roberto Firmino, który wejdzie tutaj za... O,
Może zrobimy coś takiego. No i ten Falcao trochę w ataku niezbyt dobrze się spisuje, ale na razie go jeszcze zostawimy. Później jak coś wpuszczę sobie Feguliego. No nie wierzę w to, jak wjechał tutaj Vidal! Widzieliście to? Odbiła się piłka dwa razy. 52 minuta i przegrywam 2-1. No dawaj, 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 Falcao! Ja myślałem, że już nie trafi 2-2. A miałem go zmieniać, ale jeszcze nie. Falcao zostaje na murawie. Mamy remis. No, cel! Jest! 3-2, 66 minuta. W końcu udało się. Fekir pakuje piłkę do siatki. Ja w ogóle nie przypuszczałem, że dojdę do tego. Tutaj błąd obrońcy. Za wcześnie nacisnął wybicie. Mamy prowadzenie po raz pierwszy w tym meczu. I... tak jest, Farfan, 4-2! Ale powrót, 69 minuta. Najłatwiejszy, to był chyba najłatwiejszy trik, jaki można wykonywać, czyli ball roll. Ale jest niesamowicie skuteczny. Mamy 5-2, 3 bramkowe prowadzenie. Kto by się spodziewał po tak ciężkim początku tego spotkania? I czyżby rage quit? Może mój kolega wyjdzie z meczu jednak. Tak jest, 5-2, to jest kolejne zwycięstwo. Kolejny mecz. Oj, coś pięknego. Na razie niepokonany. Nawet remisu jeszcze nie było w tej serii, także idzie niesamowicie, oby tak dalej. To był mój skład, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeśli tak. Trzymajcie się, do usłyszenia kolejnym razem w następnej literce. W następnym odcinku alfabetu. Na razie i piona.